dzisiejszym niesamowitym odcinku Sharikan i Hadesiak muszą zdobyć niesamowitą, prototypową broń, która pomoże im uciec z fabryki zabawek kontrolowanej przez prototypa i uratować Hagiego Łagiego? A ty, drogi widzu, możesz mnie uratować, zostawiając subika i fajny komentarz. Polecimy po 1 000 000 subów! A jeszcze trochę nam brakuje. Ekipa, słuchajcie, plan jest taki. Musicie odbić Hagiego Łagiego. Musicie znaleźć prototypową broń, która jest przetrzymywana w laboratorium. Jest ona w stanie pokonać Katnapa. Nasz najlepszy agent wam w tym pomoże. Kurczak na ratunek! Nie! Czy wy znowu potrzebujecie pomocy? Nie, no zaraz, czekaj, Popi, nie, no to ma być najlepszy agent. Ja się wypisuję z tego cyrku w takim razie. To już lepiej będzie, jak my sami tam pójdziemy. A to nie wygląda ci na najlepszego agenta? Jestem najlepszym tajnym agentem tej organizacji i honorowym członkiem Ruchu Oporu, prawda? A prawda, widzisz... powiedz mi, co to było? A to nie jest ten kurczak, którego otrzymałeś od niego? Tak, to jest właśnie ten kurczak. Ej, to też jest tajny agent. On był taki tajny, że... Widzisz, jak się maskuje? Ej, ale to jest ciekawe, że ty wyciągnąłeś kurczaka ze snu. A może to nie był sen? Ty właśnie, bo my wtedy śniliśmy. A może wyśniłem, że... A może przez sen zamówiłem sobie kurczaka po prostu w KFC. I on wtedy przyszedł do mnie. Ty, mam tak wiele ty, pytań. To ja chcę wyśnić wyjście stąd. Ła! To jest moja kwestia. To ja narzekam zawsze, że z sobą tutaj jestem. A to przepraszam, dobra. Czy wy dalej szukacie tego wyjścia? Tak, chcemy stąd uciec, wyjść stąd chcemy. Ja się czuję teraz po prostu jak w tym The Amazing Digital Circus, w którym nie ma wyjścia i wszystko mi się dzieje po prostu w świecie wirtualnym. Z tego miejsca jest wyjście. Chcecie pokazać wam? Nie, tak? Bo to ostatnio nie pokazywałeś, bo... Musimy zdobyć broń, a ta broń jest w laboratorium, ale jak się tam dostaniemy? Ale ja się jeszcze nie zgodziłem, że wezmę w ogóle w tym udział. Dlaczego? Zgodziłeś się ostatnio, właśnie jakieś 5 minut temu. Może zmieniłem zdanie, może się rozmyśliłem jednak, bo tak pomyślałem sobie, ej, wiesz co, może jednak nie, może jednak zostanę tutaj. Jest ona ma motek znowu. Teraz już musicie za mną iść. Dobra, czyli tak, musimy wykraść jakąś tajną broń, prototypową broń, która będzie w stanie pokonać Katnapa i prawdopodobnie uratujemy Hagiego Łagiego, który dołączył do jego kultu, więc jak mamy go niby zmusić? Czy mamy mu obiecać więcej? Co, 500+, 800+, 13, 14? Powiemy, że Kissimissi tu jest. Może siostry posłucha. Ale nie ma tu Kissimissi, była tu ostatnio, pilnowała rur, ale nie wiem, chyba utknęła. Nie ma jej tutaj! No może poszła no załatwić swoje sprawy, no nie wiem, Jezu, co za bawki robił. Załatwić swoje sprawy! Dzisiaj jest wasz szczęśliwy dzień, może nie ma Kissimissi, ale jestem ja. I tak naprawdę znam rozwiązanie waszych problemów, słyszałem, że potrzebujecie broni i doskonale wiem, gdzie ta broń się znajduje. Tylko musicie za mną pójść, naprawdę, zaufajcie mi, wszystko będzie dobrze. Jak tak na niego patrzę, to mu w ogóle nie ufam. Przekonuje mnie. No jak z której strony? No dostaniemy nową broń! Ale to jest ściema, przecież może kłamać. Przecież nie wiesz, że oni wszyscy kłamią? To tak samo jak Katnap obiecuje im lepsze jutro. Ale lepszego jutra nie ma, bo oni zasypiają i już się nie budzą. Wydaje mi się, że już dawno by nas zjedli, gdybyśmy nie byli im potrzebni. No, ten akurat cię nie zje, bo jesteś większy od niego. Jak ty się odnajdujesz tutaj w ogóle w tym towarzystwie, jak wszyscy dookoła ciebie jedzą kurczaki? Wiesz co, trochę jest mi dziwnie, szczerze mówiąc, ale... Ale jestem maskotką, więc w sumie to ma w nosie, co wiecie. Nie będę ukrywał, dziwniejszy jest gadający kangur. No dobra, punkt dla niego. To co, my już mamy i sobie, czy coś jeszcze chcesz nam powiedzieć? A, dobra, odprawa. Nie, nakarmię was. Ale co, ty nie idziesz z nami? Tobie nie. Też powinno zależeć, żeby, nie wiem, pomóc nam, uratować Hagiego Łagiego czy cokolwiek. To był twój pomysł, ja to czemu go nie... Ja tutaj zostaję, myśląc o dalszej misji. Co? Jakiej dalszej misji? No i jeszcze muszę pomóc Kissimissi, bo chyba znowu tknęła w rurach. A może to ja jej pomogę przepchać ją w rurach? Nie! Znaczy co? Nie. Znaczy co? Nie. Dokładnie, przez wentylację, tylko otworzycie, bo ja mam za krótkie łapki. No teraz słuchajcie, musimy naprawdę uważać, ponieważ te szyby wentylacyjne idą nad wszelkimi pomieszczeniami, w których mogą się czaić nasi wrogowie, albo sam Katnap nawet, więc musimy tak iść, żeby nas nie usłyszeli. A i swoją drogą uważajcie na te wszystkie pajęczyny, bo kubane są ciężkie, twarde i mogą się przyczepić do was za bardzo. Kiedyś przyczepiłem się piórkami o nie i powiem szczerze, że nie mogę odlecieć, czyli jestem kurczakiem, więc i tak nie latam. Jak duże pająki tu są, że to są takie pajęczyny? Ale, czemu wy musicie tyle gadać, zwłaszcza ty? Kurczak, mógłbyś trochę ciszej mówić, przecież wiesz, sam powiedziałeś, że jesteśmy w wentylacji, mogą nas usłyszeć przez ścianę. Tam są małe hakiłaki. Ej, widzicie to? Ej, co to są jakieś stworki w ogóle? I oni tu mają... Ej, oni tu mają jakiegoś drillatora tego... Niszczarka, to taka niszczarka. Co oni tam wrzucają do niej? Ej, ty, kurczak, tak? Co oni tam wrzucają? Bo ty wiesz, bo ty tutaj mieszkasz. Wiesz co, zawsze nas straszyli, że wrzucają tam nieposłuszne maskotki. Co ty gadasz? Do tej niszczarki? Tak, także nikomu nie mówcie, że was prowadzę, bo prawdopodobnie mnie też tam wrzucą. Ale to Katnap cię tam was wrzuca, czy naukowcy? Głównie naukowcy. A ja nie widziałem żadnego naukowca tutaj, więc w sumie to... Właśnie, co się stało z tymi naukowcami, którzy was zrobili? Co się stało ze wszystkimi ludźmi w tym kompleksie w ogóle? Bardzo dobre pytanie, sam się nad tym zastanawiam. Znaczy, nie widziałem już ich od dłuższego czasu, prawdopodobnie od kilku lat, ale...
cały czas istnieje legenda, że jeżeli ktoś się zachowuje niedobrze, to naukowcy przyjdą i wrócą was do niszczarki. To są jak te bajki, co się straszy dzieci małe, że przyjdzie Baba Jaga i cię zje, albo w sklepie, że oddam ci jej panu. Albo wymyślili to sobie po prostu. Wziął Katnap sobie, wymyślił coś takiego i mówi, że to i na innych zwala, że wrzucają do tej niszczarki. I co, i tak naprawdę se Katnap wrzuca tam ludzi? No. Zabawki. Jakby ludzi tam wrzucili? Jakby tam ludzi wrzucali? Wow! Ej, co to tam jest? To jest dziwne. Gdzieś widziałem taką zabawkę, ale nie mam pewności. Wait a minute. Jest chyba ten nowy model zabawki. Kiedyś chciałem spytać, jak się nazywa, ale jedyne, co mówi, to kloink, kloink, więc nie mam pojęcia. Może chodźmy dalej? Wydaje mi się, że te hagiwagi to tak zbytnio te małe, to one też nie są jakieś przyjazne. To jakieś magazyny mają. Oni tu mają kolorowe gamingowe RPG krzesła sofy. Widziałeś to? Jaka sofa? To jest gamingowe krzesło. Bierzemy taką do domu. Ale właśnie, no to później na wynos weźmiemy, nie? Musimy wykraść im to. Musimy tu napad zrobić kiedyś. Dobra, idź kurczak. To opowiedz nam trochę o tej prototypowej broni, którą będziemy zdobywać. Co ona robi? Jak ona działa? Jeżeli chodzi o tą broń, szczerze mówiąc, nie widziałem jej, ale słyszałem, kiedy członkowie ruchu oporu mówili, że jest ona przepotężna i pochodzi od samego prototypa. Cały ruch oporu to jest Poppy Kissy, która się nie odzywa, więc no jedyna kurczak. Osoba, która mogła... No, czyli jedyna osoba, która mogła to mówić w takim razie, to jest Poppy, tak? Tak, skąd wiedziałeś? Domyślamy się, nie? Zgadywałem, miałem 1% szansy, że zgadnę. Nie wiem, na czym tu eksperymentują, ale nie chcę wiedzieć. Nie powiem. Czemu mam złe wrażenie, że te gluty biorą i biedne owieczki wykorzystują? Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że te gluty nas prześladują. Ja zazdroszczę tej owieczce. Ona jest może testerem. Ona testuje quality of products po prostu. Nie powiem dokładnie jakim, bo nie mogę powiedzieć. Świecący... Ale... Lampki nocne! Tak, dokładnie tak, LEDy! To jest na pewno nowe lampy LED są po prostu. LEDy do dupy! Oświetl dosłownie, swój korytarz. Dosłownie są do dupy, no. A weźmiemy takie później? Jedno dla kolegi? To jest nasz koniec, może nie podróży, ale... Jak to koniec? Nasz koniec? Jak to nasz koniec? Czyli jednak oszukali nas? Nie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko potraficie skakać. Okej. To może być z tym ciężko trochę, bo się najadłem tego żwirku. Kiki, słuchaj, kończymy to, mi się sami coś czuję. Ja też chcę. Ej, powiedz mi, nie ma jakiegoś normalnego przejścia, tylko musi być jakaś gigantyczna przepaść? I czemu wy tutaj produkujecie wszędzie jakieś meble do Ikei? No trzeba na czymś siedzieć, nie? I jest, znajduje się tutaj. Jest ono absolutnie normalne. Chodźcie za mną. Hop! Hopa! Kurczę, dasz radę? Tak, spokojnie. Wprawdzie mam malutkie skrzydełka, ale i tak jestem w stanie dolecieć do niektórych części. Ale czy on powinien spaść? On chyba nie powinien spaść na dół, co? On zna lepiej te wenty niż my, to mamy poczekać po drugiej stronie? On poszedł okrężną drogą, chcesz mi powiedzieć? Dobra, skacz. Spokojnie, ja już tam do was idę. Dobra. Hop! Kangur, musisz mocno pod... Kangur, zbuduj ze schody! Zbuduj ze schody z tych sof! Kangur! Dobry pomysł, czekaj! O kurczaki, zrobiłem sofę gamingową! Jeszcze wyżej! Ale zrobię po prostu, uda mi się! A to weź jedną na zapas! Czekaj! A co ja tu robię w ogóle? Schody zabieram! No nie mogę przejść teraz, nie! Pod siebie sofę! O! Pod siebie to ja zaraz walić będę. Ale ładny ten parkour! Wcale nie zablokowałem tego taśmociągu tymi sofami. Tylko teraz uważaj, dasz radę, Kang. Czekaj, coś mi tu... A to ja poszedłem nie w tą stronę, bo ten glut mnie rozproszył. Idź mi stąd! Okej, zrzuciłem go chyba. Aha, on tam jest już. No bo on umie latać, to jest kurczak. A, przecież kurczaki nie latają. Oglądałeś taką bajkę kiedyś, kurczak mały? On chciał latać i dopiero latał, jak chyba samolot wynalazł. No to może wynalazł samolot, nie wiesz tego, prawda? Nie oceniaj. Jak chce być helikopterem bojowym, to niech będzie helikopterem bojowym. Dlaczego ty narzucasz mu jego swoją... Ale ja nie narzucam. Wizję? Dlaczego mówił mi, że jest kurczakiem, skoro chce być lodówką? Kikin, kim chcesz być? Lodówką. No widzisz, nie chcę być lodówką. Nie narzucaj mu to, że chcę być lodówką! Jaki mamy plan dalej? Udało nam się przejść ten jakże morderczy parkour. Bo normalnego przejścia nie mogliście zrobić technicznego po prostu, nie? Nie, no było normalne przejście, mówiłem, żebyście za mną poszli. Nie, ty spadłeś i nie mówiłeś tego, że jest normalne przejście. Pytaliśmy się na początku,
czy jest normalne przejście? Powiedziałem, chodźcie za mną. Co ty robisz? Czy to tu miało być? Nie. Nowa zabawka. Kikin, czy chcesz nam powiedzieć, że wszyscy wiedzą o tych wentylacjach i każdy tu może wejść i to nie są super tajne wentylatory? To są tajne wentylacje, o których wiedzą wszyscy i każdy z nich korzysta, nawet Skibidi Toilet się tutaj pojawiło. Oczywiście, ale... że wszyscy o nich wiedzą, dlatego jestem zdziwiony, że wy o nich nie wiecie i muszę was prowadzić. Wiecie, co to jest tajne? To bardziej tajne pójdzie, jak wejdziemy frontowymi drzwiami, bo się nikt nie będzie tego spodziewał, niż to, jak wejdziemy tajnym wejściem, z którego każdy korzysta. Niestety w tym nie mogę wam pomóc. Tamta strefa jest ograniczona i nie pozwalają tam zwykłym maskotkom chodzić. Kikin, spokojnie! Miej głowę na karku! Damy radę! Przepraszam cię, musisz testować tam, czy nie ma nikogo. Jak coś, to krzyczy bardzo głośno, żebyśmy wiedzieli, że coś się zaatakowało. Co, ja pierwszy? Czemu ja pierwszy? Kurczak no jest ty! Odważny chyba. Ja niby na papierze jest. O, wow, tam, no dobra, dobra, ale odliczam ci pół tony żwirku. Up! Ej, chłopaki! Jak tam? Jest tam coś! Bezpiecznie! Bezpiecznie! Nic tu nie ma! Znaczy, ani nie jest. Nie ma żadnych przeciwników, ani ludzi. No chodźcie tutaj, no! No nie, no! No chodź tutaj, no! No widzę! Rozejrzyj się! No mówię ci, no nic tu... Nie ma tu żadnych przeciwników i jest wydupiana broń na ścianie za szkłem. No dobrze, niech wam będzie. Nie zachowuj się tak głośno, jesteśmy w laboratorium teraz, a ty wrzeszczysz do nas, żebyśmy skakali. Ale to... Co ty jesteś, tajny agent, a dupa jesteś nie tajny agent. Dobra, przypominam ci, że widziała nas owca testujące światełka RGB do dupy. Dwa gluty nas widziały, plus Skibidi Toilet. Nie wiem, co on tu robi. Okej, no dobra, to co? Jeszcze kogoś ci brakuje do tego? Kogo jeszcze nie było? Świętego Mikołaja? Tak. Mam kogoś zawołać? Tak. Godność. Dobra, kurczak, słuchaj, bo ty się orientujesz tutaj w tym miejscu. Byłeś tu kiedyś? Gdzie jest ta prototypowa broń? Co to są właśnie w ogóle za probówki? Ja znam to miejsce. To jest laboratorium doktora Plagi. Byłem tutaj tylko raz w życiu i to było właściwie... To jest ostatnie wspomnienie, jakie pamiętam. Może nawet pierwsze wspomnienie. Pojawiłem się w takiej probówce i... Ale było strasznie i byłem tak dzielny, że stwierdziłem, że zobaczę, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Od kiedy się robi zabawki w probówkach? Oni nie powinni ich robić... Pamiętasz to, że rzucają duszę dzieci do zabawek? A to nie jest czasami FNAF? Nie. Znaczy nie, bo też. Tam było też? Tak, to też, ale w tym wypadku to też gaz popi tak działa, nie? Że za pomocą gazu okay. popi dusze tych dzieciaków wrzucają do zabawek. A i oni też nie pamiętają, jak w Digital Circusie swoich prawdziwych imion, no i swojej paści. No na to wychodzi, no. Ale tu jest plot twist w ogóle. I Skibidi Toilet. No dobra, to akurat możemy pominąć. Moja nieprzeciętna intuicja sugeruje, że to może być tam to, czego szukamy. Te wielkie karabiny, które leżą na ścianie i które są w oświetlonym, specjalnym pomieszczeniu przygotowanym, wyglądające jak prototypowa broń do walki, to może być ta prototypowa broń? Nie, w sumie to nie. Przeszukajmy tutaj laboratorium. Pasjansa możemy odpalić na przykład, albo tej Fortnite'a. Ja znalazłem prototypową broń. Popatrz, jest gaśnica. My nie gasimy świec. Jak strażak Brown będziemy. Ale my nie gasimy. I psipator po prostu. A widziałeś tu świeczki jakieś? A, no tak, racja. No jakbyśmy walczyli ze świeczkami, to byśmy mogli walczyć gaśnicą. No właśnie. No tak, ale fajne to laboratorium. Tutaj na przykład jest... No, co to jest? Wygląda jak crafting table trochę taki nowoczesny. To jest frytkownica. Nie pracowałeś nigdy w McDonaldzie, ale tutaj się frytki olej laboratorium rzuca. A tu są zamrażarki wtedy? No, tu się napoje trzyma po prostu schłodzone. Byłeś kiedyś w laboratorium i na kuchni? To dla ciebie te dwie rzeczy są takie same? No przecież tu mają zlew i tam mają zlew. Nie, nie mają zlewu. A, okej, dobra, to jest jednak laboratorium. Jakby mieli zlew, to bym powiedział, że to też jest... Ale laboratoriach też mają zlewy! No to właśnie o to chodzi, nie idzie tego rozróżnić, bo w jednym i w drugim można przygotować na przykład chleb. Dobra, zresztą nieważne. My tu pierdu, a potrzebujemy uratować Hagiego Łagiego. Chyba właśnie znalazłem broń. O, kurczak znalazł broń! O! To nie jest ta, o której mówiliśmy na samym początku. To jest super... Dobrze, kolejny sukces super tajnego kurczaka! Kiki na kurczak! Brawo, Kiki, ale jesteś mądry! Jej, dobrze, że cię zabraliśmy ze sobą. Ej, ale to nie wiem, to w sensie to tak sobie możemy wziąć, że ten alarm nie wybuchnie nic? Nie wiem. Właśnie, bo dlaczego tutaj jest w ogóle dziura w tej szybie? Ona nie powinna być zabezpieczona, ta broń? Myślę, że można bardzo łatwo sprawdzić, czy jest alarm. Ja się schowam, wy weźcie i zobaczymy, czy będzie alarm. Ja tu strzelam, to ty bierzesz. Okej, okay, dobra. I co się stało? O kurde! Ej, Hagi Łagi! O, Jezu! Co się dzieje? Kangur, uważaj!
Ej, w ogóle, ej, ale czekaj, bo my nie powinniśmy ratować Agiego Łagiego. Czemu my jego zabawki czy jego dzieci w ogóle bierzemy i teraz... To one są agresywne, więc no... Ja wiem, że rozumiem, że bezstresowe wychowanie jest szkodliwe dla młodzieży, ale bez przesady, żeby do nich strzelać. Może my musimy ratować tego oryginalnego? A co, że to jest podróba chińska? No. Czy wy tu... Kurczak, czy wy tu produkujecie tak? Chińską podróbę? Czekaj, zobaczę na metce. Nie no, po angielsku jest. A jaki jest kraj pochodzenia? Tajlandia. Jestem kurczakiem po tajsku, wyobraź sobie. Okej, wydaje mi się, że z Legii. Ej, tam jest ich więcej. Czekaj, musimy to zrobić mądrze. Ta masa mięśniowa po prostu sama się nie zrobi, nie? No musi tak, być, wiesz, ja wiem. A ja idę z lewej, flankuję, ja rzucam flashbanga, a ty nie mamy flesza. Okej? Okay? A smoka mamy? Dobra, długą wchodzisz, dobra, ja plantuję pakę, ty mnie osłaniasz. Nie mamy tu żadnej plaki, pozostrzelaj! No przecież... Dobra. Headshot! Jest przy gaśnicy! Ty gaśnica go chroni przeładowuję, go! Przeładowuję! Jak tam się Kikin bawisz? Mam nadzieję, że dobrze. Kikin, ty byś nas pomagał byś na manierze. Kangur! Uważaj! Dobra, porobiłem go! Tam jeszcze jest! Patrz, 360 skopa mu robię! Osłaniaj mnie! Pięknie, widziałeś to? Ej, no z taką bronią. Ej, to jakby, to czekaj, to skoro mieli dostęp do takiej broni, naukowcy. Ale ich nie ma, rozumiesz. Czyli mówisz, że zrobili broń, to nie zdążyli jej użyć. Tak, on ich zakazował albo coś im zrobił po prostu, uspał ich. Oni nie zdążyli użyć tej broni, bo tak to by pewnie go porobili. Jakby założyli maskę i poszli z czymś takim, to normalnie jak Doom Slayer weszliby tutaj przy muzyce i zrobiliby łoba-doba-doba-bum! Ty, to ma sens. Ej, gadałem z Poppy na chickenfonie i mówiła, że się zbliżamy. Poppy do ciebie zadzwoniła i powiedziała, że się zbliżamy? My chyba dobrze o tym wiemy, nie musiała. No wow, no naprawdę, ale powiedziała ci, jaki jest kolejny etap naszego planu? Bo nie powiedziała tego na odprawie. Miała myśleć tam za tą kotłownią czy czymś. Miała obmyślić ten genialny plan. Powiedziała, że tutaj blisko jest Hagiwagi i musimy go uwolnić. Hagiwagi wcale nie trzyma już z Katnapem. Hagiwagi jest też członkiem ruchu oporu. Zresztą widzieliście Kissimissi? To jest jego siostra, jakby nie było. Ale no to Kissimissi powiedziała, że to Hagiwagi dołączył do niego i musimy go uratować. Narracja zmienia się szybciej niż to ustawa przewiduje. Ale jeżeli uda nam się pokonać Katnapa, a na pewno nam się uda, bo jesteście super walaczni, a ja jeszcze bardziej i macie super bronię. Także a ty będziesz nam pomagał, prawda? Znaczy, ja dostałem od Poppy jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, które muszę wykonać. Jakie zadanie? Nie mogę wam powiedzieć, to jest tajemnica, Poppy... Co ty mi teraz za side questy robisz? Idziemy teraz, główny wątek ciśniemy, musimy uratować Hagiego, musimy pokonać Katnapa. A ty mi mówisz teraz, że mam inne zadanie, co masz, pranie zrobić teraz czy co innego? Potem to zrobisz... No w sumie miał nas doprowadzić tutaj, więc ja bym chyba... To on i tak nie pójdzie z nami. No, jesteś fajnym, tajnym agentem, najlepszy w branży, to idziesz z nami i walczysz, tak? A nie jakiś... Tak, idziesz... ale agenci mają zbierać informacje od wrogiego wywiadu, a nie brać udział w otwartym konflikcie. Zresztą, tak jak mówię, mam zadanie ważne do zrobienia, także powodzenia, dacie radę na pewno. Jak wykonam zadanie szybciej, to wam przyjdę pomóc. Nie strzelaj w niego! No masz jeszcze zapas kurczaków, masz nawet większy, jeśli ci brakuje. Skąd wiedziałeś, że chciałem w niego strzelić? No nie wiem, celowałeś w niego na przykład, no. A bo chciałem zobaczyć przez lunetę, jak sobie idzie po prostu, bo już nie to widzę, no. Wiesz co, jakbyś maskę zdjął, to może byś widział więcej, nie? Chociaż jak mamy walczyć z Katnapem, to chyba to jest słaby pomysł. To lepiej trzymajmy te maski na sobie. Open gate. To chyba to czerwone będzie, żeby otworzyć. Tak. To chyba znaczy, nie to jednak. Mówiłem, że zielone, tak? No, przecież cały czas ci powtarzam, że open znaczy otwórz. No ja się cieszę, że ja mam mózg tutaj operacji, nie? Bo ja to bym nie dał rady, ja to bym już dawno umarł tutaj, więc no. Czy my jesteśmy gotowi na to? Nie, nigdy nie byliśmy i nie będziemy. Ale tylko my zostaliśmy wysłani do tego zadania. To dobra. Musimy dać sobie radę. To chodźmy. Nie stawaj na żaden papier, ani szkło, ani inne rzeczy. I tu pkaj! No mów. Przepraszam, zestresowałem się, słuchaj, no, wiesz, bo ja nigdy nie sądziłem, że ja do wojska trafię jakiegoś, no. No był nabór po prostu, wbrew twojej woli. No to ej, bardzo wbrew mojej woli. Ja tam widzę Hagiego Łagiego za szyję. Jak się przytulę do ciebie, to też. Nie przytulaj się do mnie. No ale no, karton mi zasłania, no. Musimy znaleźć Katnapa. I tak go musimy znaleźć, tak musimy, w sumie możemy być głośno. A, dobra. A hello? Jest tu ktoś? Halo? No chyba nie ma. Czy on śpi?
śpi w sumie z otwartymi oczami? Ty chciałbym umieć tak spać z otwartymi oczami. Może, wiesz, on jest może potężny i on jest odporny w jakimś stopniu. Dlatego jest zamknięty. Ty, a, może jest a może jest taki trochę śćpany też, nie? Że nie ogarnia, co się dzieje. No jak patrzę na jego wyraz twarzy, to się wydaje, że on nie wie, co się ej, dzieje. Ej, ma dobry mood na pewno, nie? Ty, może możemy trochę tego gazu wziąć na siebie. Hagi, łagi, osłaniaj mnie, kangur! Ja dobra, osłaniam podejdę cię. I... nie wiem, mogę ten młotek wziąć? Spróbuj wziąć, użyć tego młotka i rozbić tą szybę. Ale ej, najpierw pozbądź się tego gazu. Kot jest potrzebny, a nie kot... Oła! O! Kangur, on mi bije mocno! Jaki kot? On odbije... Jaki kot? Nie słyszę, bo strzelasz! Bije on mocno, bije kangur! O! Bardzo mocno bije! O kurczaki! Strzelaj! Gdzie są kurczaki, kiedy ich potrzebujemy? Muszę przeładować! Zły moment sobie wybrałeś na to! Pokonałem go! Spacyfikowałem! O, udało ci się, co? Patrz. Pokonałeś go? Tak! Tutaj padł! I się rozpłynął! No. Ej, myślisz, że pozbyliśmy się go na stałe, czy to... Nie mam pojęcia, nie ma ciała, on po prostu wyparował. Ja nawet tego nie widziałem, ale pozbyliśmy się gazu i Hagiwagi jest w końcu wolny. I już chyba mnie zjarany. Otworzyć. Tylko, że tu jest kod nie, jakiś! Nie, to... Halo, halo, to ja, Super Kurczak, tajny agent. Mam nadzieję, że jeszcze żyjecie, a jeżeli tak, jeżeli żyjecie i mnie słyszycie, to właśnie zakończyłem moją tajną misję, o której wam wspominałem. Musicie gdzieś znaleźć miejsce do wpisywania kodu i wpisać tam kod. To jest... 1, 2, 3 i 4 chyba, tak? Tak. Wow. 1, 2, 3, 4 Naprawdę nie spróbowałeś takiego kodu wpisać? Przecież to jest pierwsza rzecz, którą się robi, jak się wpisuje. 1, 2, 3, 4 Poczekaj, zacznę od góry. Chodź, patrz, schowaj się tutaj, ten. Może nie ogarnie. Patrz, raz. Dobra, trzymam go na muszce. Dobra, trzymam go na muszce, no. Moment, bo ta szyba jest... No, już bądź wolny, Hagi! Bądź wolny! Ja mam... Hagi ci w podziękowaniu dał ci kurczaka. Ja mam wrażenie, że... oni... że KFC jest bardzo tu... no, wszyscy lubią tu KFC mocne. A może byś nawet podziękował czy coś? Nie ma za co! Okej, to wracamy do Poppy w takim razie i ustalamy co dalej. Bo, ej, teraz powinni nas wypuścić stąd w takim razie, nie? W sumie to tak w połowie, bo mieliśmy prototypa pokonać, a nie katnapa tylko. Aha, o kurde, jeszcze ten został. No ale mamy broń, więc może nam się uda. Wracamy do Poppy. Może jest jakaś inna droga niż te wenty? Mam nadzieję. Tu.